Remonto que deixe obrigado no krobombo pirbem se krovami robilo. No. A víte, ako je rozmi? Kokosa i šerpe. Pačte, ružnica medzi homontem kuňským a krovským je tako, že to je homonto do krovy. Bo krova mo rogi, więc onej się tak nie naloži. Ino trzeba otworzyć tu i u niej się nakłodo z wierchu. A koni morogo, więc idzie w przodku. A tu się tym na tym łańcuszek się to zapinało, jaki kart miała ruby krowa, tak to pasowało. No. A tu mamy jeszcze wszystko do klepania kosy. Gnotek z babką, młotek i taki futerał na łosełka, kiedy się wieszało przy galotach, chłopy jak szły siec, to wieszały przy galotach, wyciągały stąd i brusiły kosa. A kosa mamy tu, albo baby do sierpa. Bo przeważnie sierpem się siekły baby, jak trzeba było coś łapsiec, a chłopy kosą. Ale do ubierania zboża sierpy służyły, tak, to się stożki robiło. Też. No.